koniec lipca to zawsze czas w sportowym kalendarzu Pelplina na gminny turniej Orlika. Dzięki firmie Maxis, firmie Rombała, a także innym osobom, które zechciały nam pomóc, mamy tutaj możliwość się spotkać, rozegrać turniej piłki nożnej na Orliku. 16 drużyn, 160 chłopaków spotkało się jak co roku. Teraz trzecia edycja za nami, za chwilę mecz finałowy. Niech wygra najlepszy. W tym miejscu chciałbym też podziękować osobom zaangażowanym w ten turniej. To ich zasługa, że to wszystko szybko, sprawnie przebiegło i ten poziom sportowy był bardzo fajny. Także dziękuję tym, którzy byli z nami. Zapraszam już teraz na zimę, na turniej halowej piłki nożnej. Wszystkim Państwu polecam obejrzenie później relacji w internecie. Będzie najlepiej widać, jak fajnie się tutaj chłopaki bawili. Przyjechałem tutaj ze swoimi chłopakami na turniej do Pelplina. Fajna zabawa, nie powiem, fajna odskocznia od rzeczywistości, tak żeby sobie pograć. Niektórzy nie grają na co dzień w piłkę, więc to jest naprawdę bardzo fajnie. Można sobie kiełbaskę zjeść, porozmawiać z kolegami, pograć w piłkę, co najważniejsze, sportową rywalizację przeprowadzić. Myślę, że zagościmy tutaj, bo bardzo fajnie, naprawdę bardzo fajnie organizacyjnie turniej wypadł, więc na pewno jeszcze tutaj raz wpadniemy, jak będzie okazja, jakieś zaproszenie, czy będą miejsca. Wspieraj portal Kociewie Online przez patronite.pl.